Cześć wszystkim, witamy Cześć. Was w nowym filmiku na moim kanale. Dzisiaj z powrotem jestem z mamą. Namówiłam ją, żeby wystąpiła w podsumowaniu miesiąca maja. Filmik jest troszeczkę później, mamy problem z internetem, więc niestety była mała przerwa dwutygodniowa, ale teraz będziemy na bieżąco wstawiać nowe filmiki. Ja przeczytałam w miesiącu maj 7 książek, a ty? A ja mam chyba 13. Tak? Tak, czyli prawie dwa razy więcej niż ja, bo mama ma więcej czasu, więc może więcej czytać. W każdym razie... no ja pracuję. No, to masz więcej czasu. No mam mniej. W każdym razie większość moich książek są to książki takie dziecięce, baśniowe, gdyż w planie na 1 czerwca mieliśmy specjalny odcinek. No niestety ja byłam w Szklarskiej, mama była w Poznaniu, więc się nie zgrałyśmy, ale za to mamy podsumowanie miesiąca. Chcesz zacząć? Masz więcej, więc... No dobrze, tak. To ja może zacznę od tych książek dla dzieci. Miałam ich 3. To ja sobie tylko te odłożę. Pierwszą książką, o której chcę powiedzieć, to jest Król Maciuś I Janusza Korczaka. Król Maciuś I... Powiem tak, nie podobał mi się. Ja sobie zrobiłam read tej książki, bo ja ją miałam jako lekturę szkolną w szkole podstawowej. No, sporo czasu minęło, a przeczytałam ją dlatego, że czytałam Ikaboga i tam też był taki młody król i chciałam sobie to porównać. I to porównanie niestety wyszło na niekorzyść Króla Maciusia I. Ponoć to była książka pisana przez Korczaka z perspektywy małego dziecka, 10-letniego chłopca. Natomiast no nie wydaje mi się, żeby chłopiec miał takie wyobrażenie o rządzeniu krajem, bo król Maciuś I zostaje królem, ponieważ jego rodzice zmarli. Ale to wyobrażenie o rządzeniu państwem no tak jakoś nie przekonało mnie z perspektywy tego małego chłopca i wydaje mi się, że ta książka się zestarzała tak dość, no jest nudna. O. Po prostu jest nudna i ja bym na przykład nie czytała tej książki tobie, jakbyś była małym dzieckiem. Także ta książka mi się nie podobała. Czyli podsumowując, ja tej książki nie polecam i myślę, że ona chyba nie jest już lekturą. Czytałaś to? Nie. Nie. To dobrze. I dobrze, że to nie jest lekturą, ponieważ ona się w tych czasach dzisiejszych już nie sprawdza. I może od razu powiem o drugiej książce, bo mam więcej. Drugą książką, taką dziecięco-młodzieżową, to jest Niekończąca się historia. No to już muszę powiedzieć, że to jest chyba książka z lat 80. Taki jest film znany, Niekończąca się historia. Nie wiem, czy pamiętasz, na takim białym psie. No coś pamiętam. Tak, latał taki chłopiec w przestworzach. I ta książka bardzo mi się podobała. Ja z filmu dużo nie pamiętałam, ale książka jest taka sympatyczna, są takie sympatyczne postaci. Jest tutaj taka kraina fantazjana, którą trzeba uratować i ten główny bohater, Baltazar, Bastian Baltazar Bax chyba, przenosi się do tej krainy, do tej baśniowej krainy i ratuje tą fantazjanę. Ja myślałam, że to jest pies, a to jest smok biały. Ja też myślałam, że to jest pies. Nie, film nie wyglądał jak pies. A to jest smok. Także bardzo sympatyczna książka. Tam były takie momenty, że mi się gdzieś tam dłużyło, ale fajna, z morałem i ogólnie polecam. I tą książkę mogłabym tobie czytać. Okej. Okay. Dobrze. I od razu powiem o trzeciej. Od razu opowiem o trzeciej. To są moje przygody kapitana Hatterasa i Juliusza Verne. Ty się z tej książki naśmiewałaś. Ta książka jest naprawdę taka potężna. Solidna. Jest solidna, jest solidnie ciężka. Tak, to jest książka awanturniczo-przygodowa, żebym tak mogę powiedzieć, z XVIII wieku. Czyli książka dość stara, no to jest typowy klasyk. Ale ta książka mi się bardzo podobała. Jak wiesz, ja lubię podróże, lubię książki, gdzie no, są takie wyraźne postacie, tacy bohaterowie, którzy wiesz, no, wiedzą czego chcą, płyną na koniec świata, zdobywają biegun północny czy południowy, odmrażają sobie ręce, nogi, nosy i wracają. I to właśnie taka książka jest. To jest książka, która jest dość rzetelnie nawet napisana, bo ją się czyta tak, jakby to była książka podróżnicza, ponieważ są tu autentyczne wyprawy polarne, są tu autentyczne nazwiska, są tutaj na przykład budowa statku jest, no, jest budowa lodu, są tutaj prawdziwe szerokości i długości geograficzne. Także
Polecam. Tak, jak chcecie coś więcej się dowiedzieć o tej książce, to zapraszamy do vloga majówkowego. Tak, ja trochę... Tam zaczynałaś ją ja czytać. Ja ją zaczynałam czytać, ale jej nie skończyłam. Tak. Ale są tam twoje pierwsze wrażenia. Ja ją polecam. Mama wspominała, że nie czytałaby mi Króla Maciusia, ale za to prawdopodobnie znowu, bo już z tego co wiem, to czytała mi. Wróć mama. Tak, czyli Pinokio. Czytałaś mi Pinokio, jak mama. I powiedz, przeczytałabyś mi go jeszcze raz? Tak. Dobra, to teraz moja opinia. Ja przeczytałam Pinokia w wersji z wydawnictwa Vesper, a mama, bo a mama ja także czytała w tym miesiącu, tylko nasze stare wydanie. To jest Pinokio Collodiego z 74 roku. Nie, nawet starsze chyba. Poczekaj, zajrzę. To jest wydanie z 74 roku. Dobra. W każdym razie Pinokio mi się bardzo nie podobał. Jest to książka według mnie najnudniejsza, którą przeczytałam w tym miesiącu. Nie wiem, czy jak mogła w ogóle ona mi się podobać, jak była mała. Podobała ci się. Ale Pinokio jest najbardziej irytującą postacią, jaką miałam zaszczyt poznać, czytając w ostatnich latach książki. Jest zadufany w sobie, leniwy, nie uczy się niczego. I to takie było troszeczkę denerwujące, że dostaje nauczkę i znowu popełnia błąd. Dostaje nauczkę, popełnia błąd, więc bardzo go nie lubię. I jedyne co fajne w tej książce to jest tylko okładka i obrazki. Ale sama historia mi się nie podoba, mimo tego, że to jest historia z XIX wieku. I wydaje mi się, że jest napisana bardzo przystępnie jak na nasze czasy. Ja nawet nie odczułam tego, że to było napisane tak dawno temu. To czyta się jak książkę pewnie napisaną w naszych czasach, więc to jest na plus, że ta książka jakby idzie z biegiem czasu. Nie jest napisana przestarzałym językiem. Ale ta książka, to wydanie i to tłumaczenie porównywałyśmy chyba jeden dział, nie? Tak, i no, tylko słówkami się różniło. No, słówkami się różniło. Z kolei mnie się to bardzo podobało. Ja nadal bym tobie to czytała. I myślę, żeby się tobie podobało. Jak ja bym tobie to czytała, to ja bym to, wiesz, to tak, wiesz, ładniej to, nie? By brzmiało. Ja się męczyłam z tą książką i męczyłam ją przez 2 tygodnie, tak dochodząc, czytając po trochu. W ogóle mi się do niej nie chciało siadać, ale jak już zaczęłam, stwierdziłam, że musi być w podsumowaniu, więc no mi się bardzo nie podobało i ja bym nikomu nie poleciła tej książki. Ja w każdym razie polecam Pinokia. Polecam Pinokia. I co już mogę powiedzieć o tej książce? Ja się przy niej dobrze bawiłam. Mimo, że ten pajacyk był irytujący, co prawda. No ale... ale mi się to podobało. To, dla mnie to jest bajka i taka właśnie była. I też mamy fajne to wydanie, właśnie to stare i to nowe. Ja na przykład mam tutaj różne ilustracje. Ty masz tam ilustracje? Tak. O, tylko, ja że mam czarno-białe. Czytałyśmy wyrwie Pinokia, no i są różne opinie. Dokładnie. A swoim dzieciom będziesz czytała Pinokia? Chyba nie. A ja swoim wnukom przeczytam. No to się dobrze składa. Ja chyba nie przebrnę drugi raz Pinokia. Kolejną książką, którą przeczytałam, a ona była w naszym reading vlogu, myślę, że tam można sobie troszkę więcej o niej posłuchać, nie będę tutaj mówiła za dużo. Ta książka Sary Krosan, My dwie, my trzy, my cztery, bardzo mi się podobała. To jest autorka Tipi i ja i już sobie zamówiłam Kasienkę. To jest wznowienie tej autorki. Także odsyłam tam, jeżeli ktoś by chciał sobie tak troszkę więcej o tym posłuchać. W każdym razie książka mi się bardzo podobała, bardzo podoba mi się pióro Sary Krosan. Bardzo dobrze pisze dla dzieci, dla młodzieży, dla dorosłych, dla bardzo, bardzo dorosłych. Ogólnie polecam wszystkim. I teraz mam coś jeszcze dla dzieci, czyli dla dzieci i dorosłych baśnie Wybrane braci Grimm. I to są te baśnie chyba z XIX wieku, ty o nich mówiłaś, tak? Tak, mówiłam w ostatnim bookhaulu o nich. To jest tak, na podstawie drugiego wydania z 1819 roku. Też się bardzo dobrze w tych baśniach bawiłam. Tych baśni jest chyba 15. To są takie najpopularniejsze baśnie braci Grimm. No więc powiem tobie, że na przykład, to znaczy tak, nie powiem dokładnie, ale Królewna Śnieżka, to po prostu mówię, kurczę, no nie wiedziałam, że to tak było w oryginale, nie? No bo ona się przebudziła, ona spała.
Ale ja już Ci to mówiłam, nie, Asia, tak, że nie wiesz, w jaki sposób się przebudziła. W XIX wieku ona się inaczej przebudzała. No, ale mówię, wow, nie? No, także trochę było zaskoczenia w tych baśniach i bardzo mi się to podobało. Czyli jeszcze mamy to w tłumaczeniu Pullmana. Tak. Tak, ale jeszcze nie skończyłam. W każdym razie tą książkę bardzo polecam i warto sobie ją poczytać. I naprawdę tutaj nie ma żadnych makabrycznych scen, tak jak się mówi, że baśnie braci Grimm to są baśnie tak naprawdę dla dorosłych. Także polecam tobie też to przeczytać. Czytam pierwszą baśń, ale jakoś nie mogę się zabrać. Bo to trzeba czytać chyba sobie przed spaniem po jednej baśni. Ale tak to czytałam właśnie. Fajne są tutaj ilustracje, nie? Tak, tak, bardzo fajne. No, fajne są ilustracje. Na pewno się zabiorę w najbliższym czasie za tą książkę. No. Nawet o Kopciuszku było tak. Fajna końcówka z Kopciuszkiem była. Ale Śnieżka to mnie powaliła na upadki. Ja Wam pokażę teraz dwie książki, o których już mówiłam w reading vlogu, dlatego też nie chcę zbytnio czasu na nie poświęcać. Jak jesteście zainteresowani, to zajrzyjcie. Jest to Alicja, także z wydawnictwa Vesper. Alicja mi się bardzo podobała. Jest to szalona Alicja, która ucieka z psychiatryka i ma bardzo wiele przygód. Chyba bardzo dogłębnie się wypowiedziałam o niej w bardzo tym reading vlogu majówkowym, więc na pewno Wam podlinkujemy tego vloga, więc sobie więcej o tej książce usłyszycie. Ja ją naprawdę bardzo polecam, jednak takie dla mnie solidne 16+, gdyż tutaj jest dosyć sporo przemocy i takich niezbyt odpowiednich rzeczy dla młodszego czytelnika, tak mi się w każdym razie wydaje. Mama jeszcze się za nią nie zabrała, ale jestem ciekawa jej opinii. Przeczytam. Więc miejmy nadzieję, że przeczyta. A drugą książką jest to W Dolinie Muminków. Mi się to całkiem podobało. Wydaje mi się, że tą książkę moim dzieciom bym przeczytała. Muminki są przegrzeczne, bardzo dobrze wychowane i całkiem miła historia. Czasami mi się dłużyło. Takiej szybkiej akcji tutaj nie ma. Tak, to jest Katarzyna Berenicka-Miszczuk, Katarzyna Berenicka-Miszczuk-Jaga. To jest ostatnia część sagi Kwiat paproci, tak? Mm-hmm. To, tak, Kwiat paproci. Bardzo mi się ta saga podobała, zresztą mówiłam w pierwszym filmiku o tym. Natomiast tu już jest o samej Jadze, czyli o tej szeptusze. Mam nawet 3 znaczniki, ale to nie są żadne cytaty, to są miejsca, które należy odwiedzić. Czyli Łysa Góra. I jeszcze takie inne miejsca, gdzie się odbywały te, powiedzmy, sabaty tych czarownic i także myślę, że tam pojedziemy. I jak Cię podobało? Bo mi szczerze mówiąc ta część podobała się najmniej. A to ja bym wolała od początku dowiedzieć się o niej, a nie jakby pod koniec całej serii. Dopiero dowiadujemy się, kim tak naprawdę była Jaga. Ale tą Jagę można sobie poczytać na przykład, bo to jest taki fajny tom, że można zacząć od tego tomu. Szczerze mówiąc, gdybym ja czytała jeszcze raz to chyba zaczęłabym od Jagi. Mhm. Żeby tak... Żeby sobie zbudować jakiś jej wizerunek. Nie, mi to nie przeszkadzało. Mnie się podobało, chociaż uważam, że tej historii tutaj o Jadze było za mało. Tak. Bo ona się w pewnym momencie tak urwała i nie było tego, co tak jak ona już była starsza, nie? Także tutaj, no tak się w pewnym... Ale może to był taki zabieg, że będzie jeszcze jakiś tom. W każdym razie polecamy? Polecamy. Tak. Całą serię polecamy. Całą serię. Tak. I ja właśnie po przeczytaniu tej całej serii nakupowałam sobie tych książek, nie? O słowiańskich wierzeniach, bożkach, bogach i pewnie zrobimy jakiś taki book haul. One się wtedy tam pojawią. Tak. No. Dobrze. I kolejną książką, tą sobie wyłożę, którą przeczytałam i którą bardzo, bardzo polecam, to jest Nieodgadniony Maureen Johnson. To jest młodzieżowy kryminał. Nie wiem, czy mówiłam tobie o tej książce? Tak, tak. No. To jest 3-tomówka i troszkę się nabrałam, bo myślałam, że pierwszy tom się skończy, ale pierwszy i można skończyć na tym pierwszym tomie. Natomiast on ma jeszcze 2 części. No i tu jest zakończenie otwarte, więc musiałam dokupić, Asia, wierz mi, nie? Tak. No po prostu musiałam dokupić tom drugi i chcę go przeczytać. Bardzo dobry kryminał dla młodzieży. Tutaj jest taka elitarna akademia, do której się przyjmuje takich uczniów, którzy mają jakieś takie nadwyraz inne zdolności. Dochodzi do pewnego morderstwa i tu są takie 2 linie czasowe. Jest rok 1936 i czasy... teraźniejsze, 2000 tam któryś rok, ja już nie pamiętam, bo to chyba przeczytałam na początku maja.
Także w tych dwóch liniach czasowych, w tej pierwszej właśnie, w tym 36 mamy morderstwo i taka dziewczyna, która przyjeżdża w tych dzisiejszych czasach, próbuje to morderstwo rozwiązać tą zagadkę. Kto zabił właściciela tej, założyciela tej akademii. Ale powiem tak, książkę się czyta fantastycznie. Asia, kto się tak czyta? Ja ją przeczytałam tak naprawdę, można powiedzieć, w jeden dzień. Rano zaczęłam i wieczorem skończyłam. Po prostu jest tak wciągająca, to wszystko tutaj ma sens, nie? Czasami w tych książkach dla młodzieży to ja szukam tego sensu i tak mówię, kurczę, no nie wiem, o co chodzi. A tutaj wszystko gra, to wszystko pasuje. Także słuchaj książkę, ja bym tobie ją polecała, tylko nie wiem, czy ty z tymi kryminałami. Zobaczymy. Czyta się bardzo dobrze, polecam. Naprawdę, jeżeli chcecie jakiś tam prezent dla młodzieży kupić, ten kryminał jest super. Moją kolejną książką jest Pipi Pończoszanka, czyli Dzieciństwo mojej mamy, tak? I ty też ją czytałaś. Tak. Ja nie miałam w planie jej czytać, tą książkę akurat wybrał mi chłopak, stwierdził, że akurat tą mam przeczytać, nie wiem dlaczego. W każdym razie bardzo dobrze bawiłam się, czytając Pipi. To jest króciutka książeczka, czytałam ją w jeden dzień. Naprawdę dziewczynka pomysły ma szalone. I bardzo chętnie czytałabym też inne tomy, bo z tego co widziałam, to jest jeszcze więcej tych tomów. W każdym razie ja bardzo polecam i dla dzieci, i wydaje mi się, że dorosły, jeżeli w przeszłości lubił Pipi, będzie nadal się dobrze bawił czytając tą książkę. Tak, bardzo fajna książka, też ją czytałam. Chyba w kwietniu sobie ją przeczytałam. Tak, to jest taka na raz książka, więc polecamy. No, czyli widzisz, są jednak książki, które podobają nam się. Tak, chociaż tak, ostatnio zauważyłyśmy, że bardzo często czytamy książki, które jednej z nas się podoba, a drugiej niestety nie. Co jest dziwne, bo kiedyś tak nie było. Raczej miałyśmy podobne zdanie, a teraz coś zaczynamy iść w dwie inne strony. No dobrze, ale z takiego klasyku nam tak, byliśmy. Akurat Pipi nam się podobała. Tak. Moją następną książką to też jest książka, jakieś chyba miałam dużo dla dzieci i młodzieży. Diabeł, laleczka, szpieg to jest druga część Sieroty bez szpiega. Nazwana jest najlepszym thrillerem młodzieżowym 2018. Nie, ale nie jestem pewna, czy 18 czy 17. W każdym razie jakoś tak. Pierwszy tom, właśnie Sierota, bestia, szpieg, bardzo mi się podobał i naprawdę tą książkę polecam. To jest książka, która dzieje się w czasie II wojny światowej. I to jest w pierwszy tom to jest początek I wojny światowej. Drugi tom to już jest. Znaczy nie pamiętam nawet, który rok. W każdym razie ciąg dalszy wojny mamy. I no, ciężko mówić o drugim tomie, jak nie mówiłam o pierwszym. Ale dlatego, kto czytał tą książkę już, no to mogę powiedzieć, że ten drugi tom mi się może faktycznie długo leżał, bo on mi się już nie podobał. W drugim tomie Sara jest szpiegiem i ona szpieguje w Afryce. I ten tom mi się właśnie nie podobał, ponieważ ona tutaj była z jakąś taką nad wyraz ważnym członkiem tej siatki szpiegowskiej. Jej postać jest przesadzona. I to już mi się nie podobało. Choć wydarzenia, które tutaj były w drugim tomie i w tomie pierwszym, rzeczywiście to były autentyczne wydarzenia, bo takie rzeczy miały miejsce. Tutaj mamy tak właściwie na czasie, bo chodzi o broń biologiczną. Ona ma szpiegować i jest w takim obozie, w którym chcą wyprodukować broń biologiczną, wiesz? Okej, dobra. W każdym razie, słuchajcie, seria jako seria, ja bym powiedziała, że jest nierówna. Pierwszy tom jest super, drugi tom mnie zawiódł. I chyba nie tylko mnie, bo czytałam opinie na Lubimy Czytać i ten drugi tom, no niestety, no nie dorównuje pierwszemu. Ale polecam ogólnie, nie? Polecam, no bo tu jest II wojna światowa, więc ktoś lubi te tematy, to na pewno się będzie dobrze bawił. Kolejną moją książką jest Chłopiec ostatniej ławki. Ty tą książkę także czytałaś? Nie. Nie czytałaś jej? Jeszcze nie. O, myślałam, że mama ją czytała. W każdym razie książka mi się bardzo podobała. Do klasy dołącza nowy chłopiec. Są to dzieci w wieku 9 lat. I jest on z Syrii. I grupka tutaj przyjaciół, o których mówi ta książka, próbuje się z nim zaprzyjaźnić. Chłopiec ucieka przed wojną w Syrii, no i niestety także zgnębiony przez inne dzieci. Bardzo trudno było mu dostać się do Anglii i niestety jego rodzice po drodze się gubią, więc trafia do Anglii sam.
No i grupka naszych głównych bohaterów próbuje odnaleźć w jakiś sposób właśnie jego rodziców, co dla wiadomo dziewięciolatków nie jest zbyt proste. A czy się udało, to musicie przeczytać tą książkę. Książka jest naprawdę bardzo fajna, interesująca i dla młodszych, i dla starszych, więc polecam. Czyli spodoba mi się. Wydaje mi się, że ci się spodoba. Mhm. Bardzo szybko się ją czyta. Zajęło mi to też może ze dwa, góra trzy teraz dni. Teraz książka, o której chciałam dużo powiedzieć, ale no właśnie, też już mało pamiętam z niej. I to jest właśnie niedobrze. To, bo znaczy, że ta książka nie by za bardzo mi się podobała. Jest to Błękit. I liczyłam na tą książkę, bo jest bardzo ładnie wydana. Ma taką też fajną wklejkę. No i tylko tyle. Słuchajcie, no książka no miała potencjał. Mamy rok 1758, czyli jest to XVIII wiek. I jest tutaj fabryka porcelany. I pewna dziewczyna, Genevieve, bo ona jest chyba z, tak ma na imię, Genevieve Planche, chyba dobrze, bo to po francusku, ma w tej fabryce porcelany podjąć pracę i szpiegować, bo widzisz, ja mam takie książki o szpiegowaniu, i szpiegować na rzecz jakiegoś tam innego, bogatego producenta fabryki, kolejnej fabryki właśnie we Francji, porcelany. Ponieważ ta porcelana dopiero wchodzi na rynek i ona jest tak pożądana we Francji, w Anglii. Wszystko jest owiane tajemnicą, wiesz? I to mi się w tej książce spodobało. Mówię, wow, będzie coś innego, porcelanie, będzie kolejna dziewczyna, szpieg. I to było, no, temat dość ciekawy, ale niestety bardzo nudny, w taki sposób opisany, więc dlatego ja mówię, no, nie utkwiło mi to za bardzo w pamięci. A szkoda, bo tak jak mówię, potencjał był. Był fajny temat, kobieta, szpieg, porcelana, no coś takiego, którego, no ja czegoś takiego jeszcze nie miałam w książkach, nie? Jest też tutaj parę autentycznych wątków historycznych, jeżeli właśnie chodzi o te fabryki porcelany, ale to mówię, to było za mało tego było, żeby mnie to zaciekawiło, więc książkę, no nie dziwię się, że o niej się tak mało mówi, no bo się o niej mało mówi. Słyszałaś też o niej? Nie. Ja, kolejną nie. Moją książką jest Życie Sus. I bardzo mnie ciekawi twoja opinia. I książka jest dziwna. Chyba pierwsze, co mi się nasuwa na myśl, mówiąc o tej książce, jest tutaj, w książce poznajemy nastoletnią Sus, która kolekcjonuje noże, ma zapędy, żeby wszystkich pomordować i jest generalnie bardzo, bardzo dziwną osobą. Nawet nie wiem w sumie, o czym powiedzieć na temat tej książki, bo ta w sumie książka była o niczym, tylko o jakichś przemyśleniach Sus, co do końcówki bardzo mi się nie podobała. Mama wie dlaczego, ja nie będę mówiła, bo nie chcę wam zdradzać. W każdym razie w międzyczasie Sus zaczyna handlować marihuaną, żeby uzbierać pieniądze na inne rzeczy potrzebne jej do wykonywania morderstw. Chociaż w sumie nie wiem, kogo chciała tam zamordować. Ty kojarzysz kogo? Wiesz co, ja to czytałam w zeszłym roku. No, generalnie książkę czytałam. Nie chciała się zamordować? Czekaj, no, a coś tam z jej ojcem było, nie? No, ale później go broniła. Nie wiem, nie wiem. W każdym razie Sus miała swoją dzienną listę rzeczy, które musi zrobić, między innymi trening, czasami musiała ukraść coś. Nie. Sus wychowywała się w domach zastępczych, ale w poprawczaku, z tego co pamiętam, nie była. W każdym razie wydaje mi się, że książka długo nie zapadnie w mojej pamięci. Będę tylko pamiętała, że to była dziwna książka, ale jeżeli ktoś szuka takich dziwnych książek, które czyta się całkiem szybko, to mogę ją polecić, bo ta książka nie była zła, tylko w sumie nie rozumiem, po co ona była napisana. Jakby nic nie wniosła do mojego życia, nie miała jakiejś super fabuły. W sumie skończyła się tak niejako, że no, Sus sobie żyła, no i pewnego dnia książka się po prostu skończyła, ale nie było żadnej kulminacji, ona jakby nie zmieniła się do niczego, nie dążyła, tylko do tej jednej rzeczy, która mnie zdenerwowała na końcu. No, w każdym razie po prostu zwykła Sus, która jest... Ona miała swoje jakieś tam przejścia w rodzinie, tak?
No i no, to jest to książka o jakiejś dziewczynie niezbyt niedouczonej, bo raczej żadnej szkoły nie skończyła. Raczej takiej, której, którą unikałybyśmy na ulicy. Tak mi się wydaje. Dziewczyna, która kradnie, pali trawkę i w sumie nie ma żadnych większych celów w życiu, jak na przykład ukraść coś na drugi dzień ze sklepu. I tyle, według mnie. Ale ona, z tego co pamiętam, jakąś tam sympatię we mnie wzbudzała. Coś takiego było, wiesz, no ja nie pamiętam już szczegółów tej książki, ale coś takiego było w niej, że ona no, taka była, taka pół na pół była bohaterem. Wydaje mi się, że tolerowałam ją tylko dlatego, że była naiwna i wydaje mi się, że nawet nie wiedziała, co robi. Że nie umiała odróżnić, co jest dobre, a co jest wiesz złe. Co? Ja nie ona wiem, była ale taka nijaka, bez celu w życiu. No to może powinna się przeczytać za parę lat tą książkę. Możliwe. Może. A twoja Alicja, nad którą się tak tam, wiesz, rozgadywałaś długo, no, no to też miała takie zapędy mordercze, tak? Ona też tam lata z nożem. W sumie tak. No. No to może jeżeli ktoś przeczytał Życie Sus, to prosimy o jakąś opinię, bo widzę, że nie możemy się tutaj dogadać. Co myślicie o tej książce? I przedostatnią książkę, którą chcę pokazać, to Kwiaty w pudełku, Japonia oczami kobiet. Bardzo dobry reportaż z wydawnictwa Czarnego. Książkę polecam, choć są takie zdania i opinie, że ta książka jest tylko o jednym, tylko o przemocy kobiet w Japonii, ale tak naprawdę ja się cieszę, że ta książka jest taka, ponieważ Japonia zawsze jawiła mi się jako takie państwo dostatnie, dobrze prosperujące, kobiety szczęśliwe. Idealne, nie? Idealne, tak. Idealne państwo, idealne kobiety, tak. Takie, wiesz, mimozy, takie porcelanowe laleczki. Natomiast kobiety tam nie mają dobrze, Asiu. I to nie jest pierwsza książka, którą czytam o Japonii, gdzie właśnie opisywane jest życie kobiet, bo tych książek kilka przeczytałam. No i to jest kolejny reportaż, który potwierdza to. I zresztą jest taka książka Mama dookoła świata. Tam też są pokazane chyba, jak się traktuje kobiety w ciąży w Japonii i jak się później wychowuje dzieci. I tutaj też jest, jak się wychowuje dzieci, nie tylko kobiety, nie tylko dziewczynki, bo i chłopców też. Jakie są programy w szkolnictwie, w szkołach, na czym to wszystko polega. Słuchajcie, to nie jest dobre państwo do wychowywania dzieci, to nie jest dobre państwo dla kobiet, dlatego nie jedziemy do Japonii. Nie, żartuję, ale bardzo, bardzo dobry reportaż, bardzo mi się podobał i wcale tutaj ja nie mam takiego zarzutu, że to jest reportaż, który mówi tylko o tych złych stronach. Bo wydaje mi się, że dobrze, że te kobiety zostały dopuszczone do głosu i opowiadają o tym, co się dzieje w ich państwie, jak się ich traktuje. Ta książka no, pokazuje w dość ciekawy sposób życie w Japonii i to nie jest jakieś takie odległe życie, bo to tutaj chyba reportaż kończy się na 2017 roku. Ale myślę, że byś mogła ten reportaż przeczytać, bo on by coś tam wniósł do twojego, jakiegoś tam poszerzyłby twoje horyzonty o Japonii. Mhm. Dobra. Także ja bardzo polecam ten reportaż. Moja ostatnia książka, czyli Piekarnia Czarodzieja. Tą książkę przeczytałyśmy obydwie w tym miesiącu. Tak. Jak pamiętacie, mama też ją czytała na majówkowym reading vlogu, więc opinie mojej mamy możecie tam zobaczyć. I nasze opinie się różnią. Asia, nie załamuj mnie. Już. Jak chcecie dokładnie wiedzieć, o czym jest fabuła, to zapraszam do tamtego vloga. Tak w skrócie, jest tutaj chłopiec, który ma problemy w rodzinie i ucieka z domu do piekarni czarodzieja. Czarodziej go przyjmuje, on mu pomaga piec, robić zamówienia i jest to taka piekarnia magiczna. Sprzedają normalne pieczywo i słodycze, ale także magiczne. No i ten chłopiec próbuje się odnaleźć w tamtym świecie, ale ma taką myśl, że pewnego dnia będzie musiał wrócić do tej rzeczywistości i stawić jej czoła, ale tam na razie sobie próbuje przeczekać okres wakacji, więc ma wolne w szkole. Tutaj mamy dwa światy, taki zwykły i magiczny. I jak mama wcześniej mówiła, nie podobała się jej ta część magiczna, a mi się bardzo podobała.
Czyli nie jest to książka, którą mogę powiedzieć, że jest jedna z najlepszych książek, które czytałam, ale bardzo dobrze się przy niej bawiłam, chętnie do niej wracałam. Całkiem polubiłam tego chłopca. Najbardziej podobało mi się zakończenie. Mamy tutaj dwie takie alternatywne wersje, jakby się skończyło, gdyby zrobił jedną rzecz i jakby się skończyło, gdyby zrobił drugą rzecz, więc to jest też naprawdę bardzo fajne, że możemy zobaczyć, jak książka może się skończyć na dwa inne sposoby. Okej, dobra. I teraz ja powiem, że tak jak ty powiedziałaś, zakończenie jest super, podoba mi się, nie? I cieszę się, że ta książka się tak zakończyła właśnie. Początek też mi się podoba. Natomiast ten środek, jak powiedziałaś. Nie? Szczerze mówiąc, mi się podobał ten środek, ale on nie był niezbędny. Ta książka byłaby dla mnie taka sama z magią czy bez magii, ale ta magia dodała coś tej książce. Ale dla mnie ona nie miała właśnie wpływu na tą końcówkę. Nie miała. Ta magia w ogóle nie ma tutaj wpływu faktycznie na nic. I to po prostu taki bonus dany w środku, żeby było coś innego. Ale tak jak mówiłam, bez tej magii też można byłoby tą książkę czytać. Ja oczekiwałam właśnie tego wpływu. Ja czekałam na to i tego nie dostałam i dlatego tą książkę, powiedzmy w skali do 5, bym oceniła na 2,75. Ja mam takie 3,5, ale okładka jest przepiękna i naprawdę ma bardzo fajne ilustracje też w środku, więc ładnie będzie wyglądała na pewno na półce. I moją ostatnią książkę, którą chcę pokazać, to jest Głód Knuta Hamsuna. To jest książka, no sama zobacz, nie? Okładka jest jakaś taka przerażająca, jakaś tutaj taka postać krzycząca. Bardzo długo się za nią zabierałam, bo prawie 2 lata leżała na półce. To jest taka forma, taka bardzo nowelkowa. Powiem tobie, że książka super. To jest książka o takim pisarzu, który ma taką niemoc twórczą i nie może nic konkretnego, dobrego skomponować, napisać. I przez to nie ma pieniędzy i cierpi na głód, bo tak naprawdę ta książka o tym mówi, że on cierpi na głód i z tego głodu na przykład wypadają mu włosy, czy jest tak bardzo głodny, że potrafi się ugryźć i wyssać sobie troszkę krwi, żeby, wiesz, nasycić się troszeczkę. Straszne. No właśnie, i to jest takie straszne, a poza tym to jest tak napisane dobrze, że no aż mi się wierzyć nie chce, jak ja to powiem teraz. Świeżo. To jest tak świeżo napisane, tak dobrze. Tutaj wszystko jest tak, no wszystko jest na miejscu. Rzecz dzieje się w Norwegii. Także to jest norweski pisarz. No i ten nasz główny bohater, tak cierpiący z głodu, czasami uda mu się coś fajnego napisać i dostanie za to pieniądze. Ale słuchajcie, on te pieniądze jak dostanie, to zamiast kupić sobie coś do jedzenia, prawda? Żeby nie cierpieć tego głodu, to on na przykład oddaje jakiś dług, który tak naprawdę nie jest jego długiem, ale on nie lubi mieć długów i chce być takie, mieć spokojne sumienie i idzie, oddaje te pieniądze, na przykład, nie? Po czym dalej cierpi ten głód, nie? I to jest właśnie książka o czymś takim, nie? Ale fajnie się kończy. I naprawdę polecam to. Polecam to przeczytać, bo to jest coś takiego, no ja coś pierwszy raz coś takiego czytałam. Dziękujemy, nie? Że zostaliście z nami. Trochę tych książek było. Jeżeli któryś z nich czytaliście, to dajcie nam znać. Chętnie zobaczymy też opinie innych.